Mam na imię Roman. Od 4 lat nałogowo czytam komiksy. Przez to wyrzucili mnie z roboty, odeszła ode mnie moja kobieta, a kumple odwrócili się ode mnie. A to wszystko przez audycję prosto z kadru. Najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji prosto z kadru. W każdy czwartek o 17.30. Witam wszystkich w 240. odcinku audycji Prosto z kadru, czyli w kąciku komiksowym w Radio Afera. Wita się z wami mówiący do mikrofonu właśnie w tym momencie Filip Bąk oraz mój dzisiejszy gość, czyli Wojciech Nelec. Witam wszystkich. Wojtek jest drugi raz w audycji Prosto z kadru. Tak jest. Przypominam, że jest to jeden z adminów... Redaktorów portalu o Batmanie. Tak jest. www.batcave.com.pl. Jest to największy w Polsce serwis poświęcony tej postaci i jak się domyślacie, dzisiaj będzie o Batmanie. Otóż ostatnio mieliśmy wysyp różnych filmów, które były na podstawie komiksów. Spider-Man, Avengers. Teraz trzecia część Batmana w wersji Nolana. Z tej okazji Egmont puściło na rynek 3 komiksy. Aż 3 komiksy, to jest niewyobrażalne. Batman cieszy się wbrew pozorom bardzo dużą popularnością tak. W Polsce. I lubimy czytać komiksy z Batmanem. Komiksy z Batmanem są cenne. Trzeba jeszcze wspomnieć, że już część z nich się teoretycznie nakład już wykończył. Tak jest. I one są trudne do zdobycia. Tak. Ale na szczęście Egmont robi dodruki niektórych tytułów. Dzisiaj chcielibyśmy wam przybliżyć taką pozycję jak Powrót Mrocznego Rycerza oraz podsumować całą trylogię Mrocznego Rycerza filmową. Według Christophera Nolana. Tak jest. Także zostańcie z nami, na pewno będzie warto, a jak zwykle na początku kawałek z wytwórni Export Label. Zanim przejdziemy do Batmana, to może jeszcze takie tylko podsumowanie, ponieważ ostatnim razem, jak byłeś Wojtku, to zapraszałeś na balkon. Balkon 2012. Jak wypadł ten konwent? No, osobiście jestem zadowolony z frekwencji z obecności na specjalnej salce, którą przygotowywaliśmy, salce komiksowo-kreskówkowej. Pojawiło się tam wielu ludzi, którzy, że tak powiem, już byli dobrze zaznajomieni z komiksem, ale byli też, którzy się tylko nim trochę interesowali, albo po prostu chcieli coś poznać nowego, posłuchać czegoś więcej. Szczególną popularnością cieszył się oczywiście panel poświęcony adaptacjom filmowym komiksów, pewnie ze względu głównie Avengersów, no oraz zbliżającego się Batmana. Wtedy zbliżającego się Batmana. Tak, bo wtedy już akurat w dzień, w którym prowadziliśmy prelekcję, już było dzień po premierze w Stanach Zjednoczonych, a myśmy musieli jeszcze poczekać kilka dni. Chcielibyśmy również was zaprosić do Wrocławia na Polcon 2012, ponieważ od 23 do 26 sierpnia odbędzie się wspomniany wcześniej Polcon. Wszelkie informacje znajdziecie na stronie polcon2012.pl. Tam was odsyłam, oczywiście jeszcze będziemy informować. Warto jeszcze wspomnieć, że blok komiksowy
powstanie na Polkonie przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Komiksu. Gościć będzie taki rysownik jak Bogusław Polch i będziecie mieli szereg naprawdę interesujących dyskusji, prelekcji właśnie o sztuce komiksu. Również chciałbym was gorąco zaprosić na swoje. Ale o czym, jaka jest tematyka, to was odsyłam bezpośrednio na stronę Polkonu. Jeszcze raz przypomnę, polcon2012liczbą.pl. Liczbą pisane. Ok, przejdźmy teraz do komiksu Powrót Mrocznego Rycerza. Trzech autorów jest wymienionych. Jest to Frank Miller w pierwszej kolejności, po czym Klaus Jansson i Len Varley. Jest to dodruk, ponieważ wiele, wiele lat temu, jeszcze za bardzo śmieszną w tym momencie cenę 35 zł bez 10 groszy, można było zakupić Powrót Mrocznego Rycerza. No niestety był z bardzo, bardzo złym tłumaczeniem, którego lista błędów była strasznie długa. Tak, ale nie będziemy wymieniać listy błędów. Obecny dodruk, jak mówiłeś, różni się pierwszym wydaniem tłumaczeniem. Tak, przede wszystkim tłumaczeniem, które zostało w 100% na nowo zrobione. A jakieś jeszcze różnice dostrzegasz? No cóż, inna okładka, nowa wersja okładki znana już z nowszych wydań amerykańskich, no oraz oczywiście twarda oprawa. Twarda oprawa. Ja zastanawiam się, zróbmy takie porównanie, bo mi się wydaje, że dodruk jest grubszy. Może kwestia papieru, ale czy przypadkiem dodruk nie ma też dodatkowej galerii? No ma na pewno wstępik, ma rzeczywiście galerię okładek, a stare wydanie nie ma. Ogółem komiks Franka Millera. Najpierw przedstawmy może głównego autora. Frank Miller, myślę, że jeden z najbardziej popularnych, najbardziej znanych twórców komiksów na świecie. Urodził się 27 stycznia w 1957 roku. I jakie znamy jego komiksy? Przede wszystkim Sin City. Sin City, zdecydowanie. Później 300, Ronin. No i dobra, tu można byłoby zrobić wymieniankę, teraz wymieniliśmy te najważniejsze. On w swojej karierze zdobył kilkakrotnie nagrodę Eisnera. I przypominam, że nagroda Eisnera to jest chyba najbardziej prestiżowa nagroda, którą można zdobyć w Stanach Zjednoczonych. No i jest znany przede wszystkim z tego, jak właśnie komiksem Powrót Mrocznego Rycerza zrewolucjonizował tą postać, wprowadzając ją znów w mrok, który chciano przywrócić już do Batmana od lat 70. Jemu to się udało. Jeśli chodzi o komiksy Franka Millera, jeśli chodzi o komiksy na temat Batmana, to nie jest to jedyny komiks, ponieważ mamy rok pierwszy, mamy All-Star Batman i Robin, mamy właśnie Powrót Mrocznego Rycerza, mamy Mroczny Rycerz Atakuje. Czy można traktować te komiksy jako osobny uniwersum Batmana kreowany przez Franka Millera? Tak, Frank Miller twierdzi, że Batman rok pierwszy, a następnie w kolejności All-Star Batman i Robin Cudowny Chłopiec, później Powrót Mrocznego Rycerza i w końcu Mroczny Rycerz kontratakuje, to jedno uniwersum, w którym te wszystkie rzeczy się dzieją po kolei. Oczywiście rok pierwszy jest kanoniczny względem oficjalnego uniwersum, ale on sobie tą historię również wziął do swojego takiego małego wewnętrznego świata, który wykreował. No cóż, to jego komiksy, może robić z nimi co chce, natomiast to, że wszedł tam All-Star, Batman i Robin, który ma być teoretycznie kontynuacją roku pierwszego, a tym, co się działo przed Powrotem Mrocznego Rycerza, to jest dla mnie po prostu pomyłka. All-Stara traktuje generalnie jako taki delikatny, lekki komiks. Po prostu jest w porządku, fajny, miło się czyta, ale jeśli bierze się pod uwagę, że jest częścią roku pierwszego, chociażby to nie jest dla mnie takie dobre. Okej, ale dzisiaj porozmawiamy o Powrocie Mrocznego Rycerza. Powrót Mrocznego Rycerza składa się z 4 rozdziałów. Tak, Powrót Mrocznego Rycerza, Triumf Mrocznego Rycerza, Polowanie na Mrocznego Rycerza oraz Upadek Mrocznego Rycerza. A ogółem akcja dzieje się w alternatywnej przyszłości. Znaczy, względem głównego kanonu. Wtedy, tak. Tak, wtedy. W latach 80. Teraz to już jest uniwersum Franka Millera, czyli to jest, dzieje się w przyszłości tego świata. Batman już jest staruszkiem,
Znaczy Bruce Wayne już jest staruszkiem, Batman tak naprawdę nie funkcjonuje. Po czym w Gotham zaczyna grasować gang, oni się na siebie... Mutanci, tak siebie zwą. No i Batman jest zmuszony do tego, żeby ponownie, po raz ostatni założyć maskę i walczyć ze złem i występkiem. Myślę, że ten scenariusz nie jest odkrywczy teraz dla współczesnego czytelnika. Chociażby dlatego, że mamy serial animowany Batman przyszłości. Gdzie jest podobny wątek, gdzie Bruce Wayne już jest po prostu dziadusiem. Tak, tylko że tam strój przejmuje ktoś nowy, tak? Terry McGinnis, który jako nowy Batman, ten Batman przyszłości, pracuje dla Bruce'a Wayne, z Bruce'em Wayne'em, który jest już stary, ale nieaktywny. Mhm. Mamy przekrój w tym komiksie przez najważniejszych bohaterów, najważniejszych wrogów Batmana. Jest Joker. Jest Joker, mamy Harvey'a Denta. Czyli dwie twarze Two-Face'a. Tak. No dobra, przyczepię się do Two-Face'a, ponieważ ja osobiście nie przeczytałem tyle komiksów z Batmanem, co ty. Nie widziałem wszystkich odcinków każdego serialu, każdego filmu. Ale ja mam wrażenie, że prawie za każdym razem, kiedy występuje Two-Face w jakimkolwiek komiksie, serialu czy filmie, zawsze jest... Znaczy, bardzo często jest wątek, że on dokonuje się na nim operacji plastycznej twarzy, po czym ta buźka jest mu wyrównana. Ale jednak on cały czas ma ten podział na te dwie osoby i ta liczba 2, która się przewija przez jego karierę kryminalną. Znaczy, ciężko mi powiedzieć, jak to było w tamtych czasach. Wydaje mi się, że chyba taki wątek nie był poruszany w latach 80. wcześniej. Czyli mówisz, że on jest prekursorem, tak jak Tolkien. No cóż, nie mogę powiedzieć w 100%, ale z pewnością chyba się to wtedy aż tak często nie zdarzało. Później natomiast taki wątek wystąpił w serialu Batman The Animated Series, tylko że tam ten wątek potoczył się troszeczkę inaczej, bo tam w końcu Two-Face nie doszło do tej operacji plastycznej. A czemu, to nie powiem, bo to całkiem ciekawy odcinek, więc zachęcam go obejrzeć. W komiksach całkiem, no może nie aż tak całkiem niedawno, ale jakiś czas temu powrócił wątek leczenia Denta. To było za czasów Batman Hush, gdzie Two-Face został wyleczony, jego twarz została po operacji plastycznej przywrócona do pierwotnej postaci i później jak było wydarzenie One Year Later, gdzie m.in. Batman ze swoimi pomocnikami udał się na, powiedzmy, taki trening, to w tym czasie Batman zostawił Gotham City Dentowi, który chronił Gotham. A jak już Batman wrócił, to Dent znów powrócił do starego siebie. Znów się oszpecił. Tutaj jest mowa o dwóch twarzach. Przypominam, że to jest Harvey Dent był przyjacielem Bruce'a Wayne'a. Tak jest. I stał się jego jednym z głównych przeciwników. Jego, to znaczy jego alter ego, którym jest Batman. Przejdźmy teraz do Jokera. Joker zostaje zwolniony z Arkham. Tutaj jest mowa, że jest całkowicie wyleczony, jest normalny. I on ginie. Taki spoiler. Okej. Okay. Ale jest motyw, czy Batman zabija, czy nie zabija. No, Batman tutaj tego Jokera nie zabił. Joker popełnił praktycznie samobójstwo tylko po to, żeby policjanci myśleli, że Batman go zabił. No dobra, ale w jakich okolicznościach on popełnił to samobójstwo? Batman mu wyjął łeb, przekręcił, złamał mu kark na tyle, że go sparaliżował. Po czym on sobie sam tak jakby to powiedzieć, skręca kark dalej, żeby zginąć. Śmiejąc się przy tym. Tak. Znaczy, w ogóle to pominąłeś bardzo interesujący wątek do omówienia, czyli Joker, który normalnieje, gdy brakuje Batmana. A gdy Batman wraca, Joker wraca do swojego szaleństwa. On tam jest nawet zapraszany do programu telewizyjnego, gdzie powraca tak de facto. No tak, no to jest interesujący wątek, aczkolwiek czy ktokolwiek z czytelników uważał, że Joker znormalniał? To jest Joker. Znaczy, nie tyle co znormalniał, po prostu udał się w tak jakby taką śpiączkę. Nie ma Batmana, nie ma tej osoby, która sprawiała, że żył, tak mówiąc. No z drugiej strony to mógł być jego chytry plan, żeby tego Batmana wywabić. Robin, kolejna postać. Moim zdaniem wizja nieudana. Robin, który jest totalną porażką w tym komiksie. Jego sprzętem jest proca.
Ja ci powiem, że dla mnie ta Robin w tym komiksie jest bardzo sympatyczną postacią. Jest taki, tworzy taki dystans między mrocznym Batmanem, Bruce'em Wayne'em, jest takim światłem nadziei dla tego starego, zgorzkniałego faceta. Jest czymś, co go motywuje do działania. Oczywiście ona nie jest doświadczona i Batman cały czas no, mówi jej, co ma robić, czego ma nie robić, bo inaczej coś tam, no. Uczy się pod jego oczami przez cały czas. Mi nie odpowiada wizja. Mi całkowicie nie odpowiada, psuje klimat całego komiksu właśnie ta postać. Ja się z tobą nie zgodzę. Tym bardziej, że w Mroczny Rycerz kontratakuje, ona w ogóle zupełnie zmienia strój. Jest. Jeździ na rolkach i ma taką panterkę. Chyba jest Catwoman albo Catgirl, już teraz nie pamiętam. W każdym razie nie chcę rozmawiać o tym komiksie, bo to już... Tak, jeśli to chodzi... Już nie ten, to nie, już nie ten sam poziom. Tak, jeśli chodzi o kontynuację Mroczny Rycerz kontratakuje, to jest taki spadek, że można aż przyjąć ocenę minusową. Dobrze, to wielkimi krokami przechodzimy do ostatecznego pojedynku między Batmanem a Supermanem. Tu jest ciekawa wizja, ponieważ Superman pracuje dla rządu. Tak, to... Superman cały czas młody, bo on jest tak super, że nie można być bardziej. No i Batman wystawia przeciwko niemu grubą artylerię. Tak jest. Batman przywdziewa specjalny strój przygotowany na walkę z Clarkiem, czyli wielką zbroję, w której toczy walkę właśnie z Supermanem. Tu jest fenomenalne, wejdę ci w słowa. Tak jest. Bardzo fajne dwie strony, które mnie x lat temu po prostu zmusiły do tego, żeby zakupić ten komiks, kiedy właśnie Superman obrywa... Dobra, nie będzie spoileru, ale staje się taki wybitnie chudy. Ja myślałem, że on już umrze. I jest taki no totalnie zmasakrowany, jak jakiś zombiak. Świetny widok zobaczyć Supermana w takim stanie, tym bardziej, że ja nie przypadam za tą postacią bardzo jakoś specjalnie. To mnie naprawdę zachęciło. No i no, w końcu pojedynek z Supermanem w jaki sposób musi się skończyć. No Superman jest tak super, że jak można porobić Supermana? Tak. Ale myślę, że nie zdradzimy, jak kończy się pojedynek między dwoma superbohaterami, ze dwoma przyjaciółmi przede wszystkim, którzy znają się jak stare konie od wielu, wielu lat. To musicie odkryć tak naprawdę sami. Teraz przejdźmy na zakończenie szybko do szaty graficznej. Ja bym powiedział w ten sposób. Charakterystyczna grafika dla Franka Millera. Coś innego niż Sin City, ale bardzo zbliżone do 300, momentami odrzuca. Momentami widać takie lenistwo, taką niechęć do rysowania, że mnie to aż przeraża. A momentami jest po prostu czysty geniusz. Jak to uzasadnić? Jak to odebrać? Cóż, nie wiem. Mnie z kolei rysunki się bardzo podobały. Zrobiły na mnie spore wrażenie, jak właśnie pierwszy raz przeczytałem ten komiks właśnie dzięki dodrukowi zrobionemu przez Egmont. Najbardziej chyba, największe wrażenie zrobiła na mnie scena Batmana wychodzącego na walkę, z wielką chęcią na walkę z liderem mutantów. Słynna scena, gdzie Batman się złowieszczo uśmiecha, która wzbudza sporo kontrowersji, bo no, inni twierdzą, że to jest świetna scena, a inni powiedzą, a Batman z głupim uśmieszkiem, co to za Batman. Zresztą też często czytam w internecie, że nie przeczytam tego komiksu, bo ta kreska jest okropna. Obejrzę dopiero, zapoznam się dopiero z historią z tego komiksu, jak wyjdzie film animowany na jego podstawie. A ma wyjść? Tak. Kiedy? W tym roku, bodajże we wrześniu, bądź październiku, nie pamiętam dokładnie, ale coś koło tego. W każdym razie już niedługo. Film, animacja cała w ogóle jest podzielona na dwie części, aby cały komiks móc zadaptować. Pierwsza część to dwa pierwsze rozdziały, druga część to dwa następne. Wiadomo. Podsumowując, ten komiks uważam za jeden z lepszych. Nie chodzi tylko o Batmana jako jeden z lepszych komiksów o Batmanie, ale w ogóle jako jeden z komiksów w ogóle. Szczerze, jak w 2002 roku, to ja kiedy go przeczytałem 10 lat temu, to przez parę lat on był najlepszym komiksem, jakie przeczytałem w życiu. No cóż, potem pojawiły się parę innych, Midnight Nation między innymi, no i w tym momencie powrót Mrocznego Rycerza trochę spadł w rankingu, ale świadczy to o tym, że jest to bardzo dobra lektura, godna polecenia,
ekstra. Ona jest godna polecenia i jest przede wszystkim to jest komiks przełomowy, tak? On jest jeden z najważniejszych, jeden z ważniejszych komiksów lat 80. razem ze Strażnikami, bo między innymi właśnie te komiksy zdefiniowały na nowo właśnie postrzeganie bohaterów w komiksach, no i wprowadziły tą tak zwaną mroczną erę komiksu. Czyli pokusiłbyś się o notę 10 na 10, tak jak ja? Chyba tak. Także gorąco zachęcamy wydawnictwo Egmont, powrót Mrocznego Rycerza. Jak zapowiedzieliśmy na początku audycji, dzisiaj będzie podsumowanie trylogii Nolana, czyli Batman Begins, Mroczny Rycerz, Dark Knight i Dark Knight Rises. Mówiłem dobrze, bo Batman, ale wielu z was tak naprawdę nie wie o Batmanie nic. Także Wojtku, jeśli mógłbyś przypomnieć, kiedy pojawił się po raz pierwszy Batman i kto jest jego autorem? Zatem rok 1939, pierwsze pojawienie się Detective Comics numer 27, autor komiksu Bob Kane oraz Bill Finger. Stop! W tym momencie ci przerwę, ponieważ bardzo dużo na temat Batmana było powiedziane w audycji Prosto z kadru numer 231. Ja was odsyłam w tym momencie na YouTube'a. Wpiszcie sobie wyszukiwarkę Prosto z kadru 231 liczbą. Tam jest audycja właśnie z Wojtkiem o Jokerze i jest bardzo dużo informacji. Nie chcemy tego materiału powtarzać. Przechodzimy do filmów. Christopher Nolan. To nazwisko trzeba by w pierwszej kolejności wymienić. On jest twórcą tych wszystkich filmów, tej całej trylogii, zamkniętej całości. On urodził się 30 lipca w 1970 roku w Londynie. Kilka dni temu miał urodziny. Brytyjski reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Jednak on również ma obywatelstwo amerykańskie, ponieważ jego matka jest Amerykanką. Jakie filmy do tej pory stworzył? W 98 śledząc, dalej Memento, Bezsenność, Batman Początek, Prestiż, Mroczny Rycerz, Incepcja oraz Mroczny Rycerz powstaje. Z krótkometrażowych to w 89 już ubiegłego wieku Tarantella, potem 7 lat później Larkeny oraz rok później Dudlebug, jak to się czyta, nie wiem. Mam nadzieję, że poprawnie przeczytałem. Podsumowanie. 3 filmy. Pierwszy, a nie, może przeczytaj rankingi, liczby, bo to liczby. Dużo będzie Dobrze. Mówić. Zatem liczbowo, jeśli chodzi finansowo, to mamy Batman Begins 2005 rok. Budżet 150 milionów, zysk ponad 372 miliony. Czyli Zwróciło się. Sporo sobie nadrobił ten film, jak wyszedł na DVD i Blu-ray. Potem mamy The Dark Knight, 2008 rok. 185 milionów budżetu, już trochę wzrósł. No i mamy rekord, ponad miliard dolarów zarobku. No coś niesamowitego po prostu, co się stało z tym filmem w box office. Przebił Titanica. Tak, przebił Titanica, no i no cóż, no, trzeba to powiedzieć głośno, na pewno śmierć Ledgera miała coś z tym wspólnego. Ale ten film przebił inny film. Tak. Który się zwie? Avengers. No, Avengersi, tylko że Avengersi były później. Tylko no, widzisz, tak. To jest nieuczciwe trochę, bo Avengersi byli głównie dystrybuowani w seansach trójwymiarowych, które jak wiemy są droższe. No i dalej mamy oczywiście ten rok The Dark Knight Rises. Mówi się o budżecie 250 milionów i na chwilę obecną ze statystyk z bodajże niedzieli mamy 732 miliony ponad wpływów z całego świata ogółem. Myślisz, że on pobije rekord? Przebije poprzednią część, przebije Avengersów? Cóż, jest na to szansa? Nie jestem tego pewien, szczególnie, że na pewno na początku ta frekwencja w kinach była trochę obniżona z powodu tej strasznej tragedii, którą mieliśmy w Colorado. No ale zobaczymy. Ja trzymam za niego kciuki przez cały czas w każdym razie. Co tam się zdarzyło w tym Colorado? Jakiś psychol? Totalny... To się cisną w tym momencie najgorsze określenia. Wbił się na salę kinową z bronią i tak. Zaczął strzelać do przypadkowych ludzi. Tak jest. Później co więcej, on tam się, jak go wzięli na posterunek, on się zachowywał wręcz jak Joker, na wszystkich pluł, się uśmiechał. Tak. I się okazało, że jeszcze bombę założył u siebie w domu. Tak. I rozbroili tą bombę po paru dniach. Czy tam... No dłużej nawet, z tego co pamiętam. Sporo im to czasu zajęło. Także negatywny wpływ. Mam nadzieję, że taka sytuacja się już nigdy nie powtórzy. To jest coś takiego, no co... Żal dupę ściska. Co za frajer. Dobrze powiedziane. Dzisiaj
w audycji zrobimy w ten sposób, ponieważ ja tu z Wojtkiem jesteśmy obecnie w studio, tak zdradzę wam tajemnicę. Audycja, którą teraz słuchacie, będzie się bez spoilerów. Nie będziemy zdradzać, co stanie się w filmie Batman. Szczegółów. Tak, Dark Knight bez Rises. Szczegółów. Natomiast ta audycja, którą właśnie słuchacie, pojawi się również na YouTubie. I tam będzie dograna również część poszerzająca dzisiejszą audycję, gdzie te spoilery się pojawią. W niewielkiej ilości, nie będziemy mówić dokładnie, co kto zrobił, co kto powiedział, w jakiej kolejności, ale jeśli filmu nie widzieliście, jeśli jesteście wrażliwi na szczegóły przed seansem, to najpierw obejrzyjcie film, a potem znajdziecie prosto z kadru na Facebooku. Dobrze. Dlaczego pierwsza część Batmana nie zasyciła? Pod względem pieniężnym czy fabularnym? Pieniężnym. No podejrzewam, że dużo tutaj miało do czynienia z po prostu niechęcią ludzi do filmów z Batmanem po porażce, jakim był Batman i Robin. I takie przeświadczenie, że no wciąż była, po tym filmie była klątwa tych złych filmów na podstawie komiksów, że to jest znowu coś dziecinnego, niepoważnego, niewartego uwagi. Pojawia się między innymi właśnie Batman Begins, bo jeszcze tą reputację naprawił między innymi X-Men, powiedzmy, tak dla przykładu, który wyszedł trochę chyba wcześniej. No i pojawia się Batman Begins, zupełnie nowe spojrzenie na postać Batmana. Batman, który działa w świecie naszym, gdzie Gotham nie jest gotyckim miastem, tylko takim bardziej bliższym naszym wielkim metropolią. No i gdy film już został zauważony, gdy jak się zorientowali, a to jednak nie jest Batman i Robin, to już ludzie znów się zainteresowali tym tematem. Szczególnie to pokazało, jak już się ludzie bardzo ciekawili, co będzie dalej, jak już się zaczęła produkcja kontynuacji i ile kontrowersji wywołała. I trylogię oceniłbyś jak? Ponieważ... Całościowo? Tak jest. No cóż... Trzeba przyznać Nolanowi, co mi się bardzo podobało, że do wszystkiego dążył konsekwentnie, przedstawił zamkniętą historią Bruce'a Wayne'a, tak? I u mnie ma za to wielkiego plusa. Wszystkie te filmy trzymają wysoki poziom, znaczy on z nimi, z każdym z nich jest tam różnie pod względem plusów i minusów, ale ogółem jest wysoki poziom i no nie wiem, w jakiej skali chcesz, żebym ocenił? Na 10? Szkolnej? Na 10. Na 10, no nie wiem, całej trylogii bym dał może 9. To bardzo wysoko. 8, 9, coś w tym guście. Wspomniałeś, że jest to historia Bruce'a Wayne'a. Tak. I również bym się pod tym podpisał, ponieważ więcej jest w tej trylogii Bruce'a Wayne'a niż Batmana. I to jest właśnie realizm, o którym mówił Nolan, bo wszyscy na hasło realizm w filmach Nolana to mówią, bo wszystko jest możliwe, że Batman ma gadżety, które są możliwe, że to wszystko jest realne do zrobienia, bo on żyje w naszym realnym świecie. Nie, to nie o to chodzi. Nolanowi chodziło o realne podejście do postaci, gdzie ich motywacje są realnie przedstawione, są, postacie się rozwijają naturalnie, ich psychika jest eksponowana i badana, tak? I pokazywana w filmach. O to w tym chodziło. Ja słyszałem, że taką teorię, że mocną stroną filmów Nolana są dialogi. No to też zależy od części, szczerze mówiąc, no ale niektóre faktycznie są interesujące. Wracając do Bruce'a Wayne'a, bo przyznam, że jeśli chodzi o komiksy, o inne filmy, to zawsze Batman, jego alter ego jest postacią dominującą. Zdecydowanie. Chociażby w komiksie, który przed chwilą żeśmy zrecenzowali, Powrót Mrocznego Rycerza Franka Millera. To jest historia o Batmanie, tak jest tytuł, Batman, natomiast w Dark Knight jest ten Bruce Wayne. W komiksach Bruce Wayne jest wypełnieniem, kiedy Batman potrzebuje jakiegoś tam fortelu finansowego, kiedy potrzebuje informacji i to Bruce Wayne musi zdobyć te informacje. Bruce Wayne jest tak naprawdę tutaj w roli takiego szpiega, pomocnika Batmana, a w filmie jest to zupełnie inaczej przedstawione. Bardzo interesująca jest dla mnie ta wizja. Trzeba przyznać, że Nolan też bardzo ciekawy sposób podszedł do pewnych postaci. No tutaj przysłowiowy Joker. Joker, który zamiast uśmiechu ma... Wycięty uśmiech. Blizny. Tak. Ty w audycji 231 wspominałeś, że jest to inspiracja komiksem Lex Luthor Man of Steel, ponieważ na jednym kadrze w całej miniserii
gdzieś tam w rogu gazety, którą czyta Bruce Wayne, jest zdjęcie Jokera, gdzie on ma właśnie te blizny zamiast tego uśmiechu. Być może, mówisz. Inne podejście do Harvey'a Denta, który był normalnie przyjacielem Bruce'a Wayne'a. No tutaj go dopiero poznajemy, jak wkracza do Gotham, gdyż jak pamiętamy, w pierwszej części prokurator okręgowy został zastrzelony i był potrzebny nowy, więc wpada Harvey Dent, no i... Który jest chłopakiem Rachel, tak. Do której Bruce Wayne podbija już od pierwszej części filmu, ponieważ jest jego kumpelą z dzieciństwa. Tak, Rachel jest postacią zdecydowanie dużo lepiej zrobioną i wykonaną właśnie w The Dark Knight. To była taka nadzieja dla Bruce'a Wayne'a, że jak już Batman nie będzie potrzebny, to będzie mógł się z nią związać i mieć normalne życie. Był nawet taki dialog właśnie w tym filmie, który tego dotyczył. Jeśli chodzi o trylogię, to te filmy wspaniale się łączą. Jedynka z dwójką w ten sposób, że jedynka kończy się tym, że komisarz Gordon... Nie, jeszcze nie komisarz. Porucznik, tak? Policjant Gordon wręcza Batmanowi kartę z Jokerem, mówiąc, że się pojawi nowy, taki zły i tak dalej. W dwójce mamy właśnie wątki z Dentem i z Jokerem, a w trójce jest mowa o tym, że ustawa, którą zasugerował Harvey Dent, miała wpływ i oni walczą z tą ustawą. Co więcej, mamy tutaj przeciwnika, którego geneza rozpoczyna się już w pierwszej części. Mówiąc bez spoilerów. Bardziej, no tak, zaczyna się, ale że tak powiem off-screenowo. Nie wiemy o niej jeszcze wtedy. Tak, w pierwszym filmie. Dlatego bez spoilerów. Myślę, że na razie zrobimy krótką przerwę, a do filmów z Batmanem wrócimy już za momencik. Teraz przed nami trudne zadanie, ponieważ chcielibyśmy powiedzieć coś o trzeciej części trylogii. Tak, żeby nie zdradzać zbyt wiele szczegółów. Ogółem pytanie numer jeden. Ty jesteś osobą, która jara się Batmanem. Czytasz Batmana. Jesteś studentem, jest Batmana, czy też nawet na wykładach zapewne. Udzielasz się na portalu Batcave. A więc jesteś osobą kompetentną, żeby odpowiedzieć na proste, ale bardzo ważne pytanie. Czy Dark Knight Rises zasyca? Mnie zasycił bardzo. To jest film... Znaczy... Trzeba podejść do tego tak. Nie można było mieć jakichkolwiek większych oczekiwań wobec tego filmu. Trzeba było się uzbroić w cierpliwość i czekać. Mhm. Ja sobie nie robiłem żadnych nadziei ani domysłów. W związku z tym poszedłem na seans z czystym, otwartym umysłem. Przyjąłem wszystko, co Nolan chciał przekazać i jestem kompletnie zadowolony. Jest wszystko, co chciałem. Jest pełno nawiązań do komiksów. Jest naprawdę chyba najwięcej nawiązań do komiksów i adaptacji pewnych wątków z komiksu niż w jego poprzednich filmach. No, to było coś dla mnie cudownego. Historia była także ciekawa, wciągająca. Gra aktorska, no... Najwyższa półka. To, co zrobił Tom Hardy z postacią Bane'a, to jest coś niesamowitego. Nie. Znaczy, film zasyca. Mnie też nie zawiódł. Jestem całkowicie zadowolony, ale postać Bane'a? Wow. Wybacz, ale jego głos jak na głównego złego tego filmu, on jest w tym momencie głównym penerem. Jam jest zły Bane, który mówi jak lektor książeczek dla dzieci. No wiesz, ciężko byłoby mówić normalnie przez taką maskę, ale wiesz, on miał taki swój akcencik, taki arystokracki akcencik, gdzie mówił z pogardą dla innych i z takim małą powagą. Cześć, jestem Bane i opowiem nie. Wam bajkę. Dobra, teraz przesadziłem. Tak źle to nie... Tak, co, to ja nie teraz źle mówię? Okej, okay. Maska Bane'a. Nie no, słuchaj, wiesz, gdyby ta maska wyglądała jak wzięta prosto z komiksów, to by poszedł jeszcze większy zarzut, że jest film zbyt komiksowy, że to w ogóle nie pasuje. Ja sobie nie wyobrażam tej maski takiej jak z komiksów. Jak chcesz mieć taką maskę i Bane'a, który wyglądał dosłownie przerysowanego z komiksów, no obejdź sobie Batmana i Robina. Tam masz takiego Bane'a z wyglądu. Czyli mamy nowy pomysł na bohatera. Tak, tak. Jak w przypadku Jokera. Tak, no wiesz, Nolan adaptuje te postaci. On je zmienia tak, żeby je dopasować do swojej wizji, do tego, żeby pasowały do swojego świata przedstawionego. Okej, okay. Kompozycja filmu. Mamy wielką rozróbę. Zagłada Gotham, która trwa. Bardzo fajny sposób pokazany. Natomiast jeśli chodzi o kompozycję, na początku drugiej części była akcyjka z Jokerem. Wszyscy kojarzymy akcję w banku z autobusami, z maskami. Każdy do siebie strzelał, żeby ukraść pieniądze. Tu też była akcyjka.
Tak, z Bane'em. Tak, scenka z prologu otwierająca film. I ona nie dorasta do pięt scenki z Jokerem. Tego początku, początek filmu. Znaczy osobiście chyba też bardziej wolę to, co było w prologu Dark Knight, ale no ta z kontynuacji też mi się bardzo podobała, aczkolwiek tak osobiście, personalnie jednak wolę to, co było pokazane w dwójce. Kobieta Kot. Czy jest coś nowego w tej postaci? I tak i nie. Znaczy, bo pewne koncepty znane nam z komiksów zostały zachowane, tak? Tylko, że to jest postać tak jak... Nie ma lateksu, tylko taką skórę jakby. No cóż, ma inny strój. Nie ma kociego takiego typowego stroju jak z komiksów. No, oczywiście jak... sytuacja ta sama, co z Jokerem. Pierwsze zdjęcie Jokera... katastrofa, wszyscy na nie, że co to ma być, to nie jest Joker, to jest okropne, niech to zmienią. Mhm. Po czym jak wychodzi film, o mój Boże, on jest wspaniały, niemożliwy, cudowny. Catwoman, to samo. Pierwsze zdjęcie, o, co to jest i w ogóle. Po filmie, o mój Boże, co to było, ja nie mogę, chcę jeszcze raz i tak dalej. No, ja też tak sądzę, no po prostu Anne Hathaway jako Catwoman była po prostu niesamowita. To jak ona zagrała Selinę Kyle, to jest coś cudownego, to jak ona się wczuła w tą rolę tej, tego, że tak powiem, kociego charakteru, tego złodziejskiego charakteru, no to jest zimnej kobieta, za łzy. Tak, to jest kobieta, która potrafi ci skopać tyłek. Nic dodać, nic ująć. No to jest coś świetnego po prostu. Ja, kończąc wątek tego filmu, zanim zobaczyłem film, gdzieś czytałem recenzję, która kończyła się pytaniem, czy wciąż wierzysz w Batmana? W sensie filmowym? No, tak. Cóż, jeśli pytasz w kontekście filmów Nolana, cóż, podsumowanie trylogii w ogóle, pewnie. Kontynuacja, w sensie kolejne filmy, to oczywiście będą zupełnie nowe interpretacje. To jest bardzo zagadkowe, tak. Ponieważ końcówka jest taka, nie chcemy zdradzić, jaka jest końcówka, bo to jest coś... To nie zdradzaj! To jest coś bardzo ważnego, bardzo fajnego, ale fakt faktem... Nie mów. Oglądamy film z tym pytaniem. Czy może inaczej, może inaczej. To jest finał trylogii, to jest zamknięta trylogia, nic tak więcej nie będzie, nic, tak jest. Koniec. Aczkolwiek, dobra, pomijając pytanie, czy wierzysz Batmana, to wy sobie odpowiecie samemu, oglądając do końca całą trylogię, ale mamy wielkie różnice czasu między poszczególnymi częściami. Tak. I czy będzie jakiś serial albo inne filmy, które będą jakby wątkami pomiędzy? Cóż... Tak jak na przykład był Animatrix, to też można, między drugą a trzecią, bo między pierwszą a drugą to jest... Było coś takiego pomiędzy pierwszą a drugą, właśnie w stylu Animatrixa. Kilka segmentów różnych stylu, które się składały w jedną historię. To było Batman Gotham Knight. Który właśnie miał opowiadać historię pomiędzy Batman Begins and The Dark Knight, tylko że tam sobie pozwolono na takie użycie takiej postaci jak chociażby Killer Croc, pojawia się gościnie Scarecrow, mamy jeden epizod, w którym mamy powrót do treningu Bruce'a u pewnej kobiety zwanej Cassandra, ale nie mamy poruszonych w ogóle wątków z filmu The Dark Knight. Kończąc wątek trylogii, powiedzieliśmy, że warto pójść na ten film, warto zobaczyć całą trylogię. Przede wszystkim należy koniecznie sobie przypomnieć pierwszą część, bo tak jak Nolan mówił wcześniej w wywiadach, robi pełne koło tak w trzecim filmie. Przyznam ci rację, że rzeczywiście oglądając po raz kolejny pierwszą część, wiele wątków się wyjaśnia. Tak, a niektórzy, jak słyszałem, niektórzy nawet nie wiedzieli, że jest taki film jak Batman Begins i potem nie rozumieli The Dark Knight Rises. Także zachęcamy was gorąco. Gorąco do tego, żeby pójść zobaczyć najnowszy film Nolana, Dark Knight Rises, oraz żeby wziąć do ręki komiks Batman, Powrót Mrocznego Rycerza z wydawnictwa Egmont. Żegna się z wami Wojciech Nelec, Filip Bąk. Przypominam, że Prosto z Kadru ma stronę na Facebooku. Jeśli lubicie słuchać o komiksach, to powinniście polubić stronę na Facebooku. No i jak wspomniałem wcześniej, poszukajcie Prosto z Kadru na YouTubie. Do usłyszenia za tydzień. Hej, hej, pa, pa. Na razie. Audycja oficjalna już jest zakończona. Teraz część poszerzona, która jest dostępna tylko i wyłącznie w internecie, nie poszło na żywo. Jak wspomnieliśmy w trakcie audycji, teraz pójdą spoilery.
to znaczy... Szczegóły filmu. Nie będziemy dokładnie spoilerować co i jak, ale doczepiać się, przynajmniej ja będę się doczepiać, ty będziesz bronić, bo prawdopodobnie tak to będzie przebiegać, jeśli chodzi o pewne szczegóły. Bane. Lord Vader. Pamiętasz tą scenę, jak złapali Gordona i zanieśli go do kanału, do Bane'a? Ja on wtedy widział. Chodzi ci o scenę, jak udusił tego jednego... Utusił go. Znaczy, wiesz scena co? Z Gwiezdnych Wojen. Znaczy, wiesz co? To jest całkiem zabawne, bo całkiem niedawno rozmawiałem z jednym znajomym właśnie redaktorem Batcave na temat... Którym? Wolandem. Pozdrawiamy Wolanda. Pozdrawiamy Wolanda. Właśnie, że cholera, ten film, w ogóle ta trylogia strasznie troszeczkę przypomina trylogię, starą trylogię Gwiezdnych Wojen. Szczególnie tutaj, no cóż, mamy Bane'a, który ma maskę, oddycha jak Vader, dusi w specyficzny sposób jednego ze swoich ludzi. Na końcu filmu mamy scenę, znaczy prawie na końcu filmu mamy scenę, gdzie Batman ma już pokonanego Bane'a, który już tam miał tą maskę troszeczkę zniszczoną. To mi się trochę skojarzyło z ostatnią sceną z Powrotu Jedi, gdzie Luke był nad Vaderem, któremu ściągał maskę z kolei. Mamy, cóż, dużo podobnych twistów. Mamy, i tak jak mamy walkę ze Stormtrooperami, z Ewokami w Gwiezdnych Wojnach, tak mamy walkę policjantów z najemnikami. Właśnie, jak policjanci szli na najemników, oni byli uzbrojeni i strzelali do tłumu, który nie jest uzbrojony, i padało tylko niewiele ludzi. No, znaczy, nie... powiem ci tak, to nie jest, pamiętaj, że to nie jest, to jest film, tak? To wiadomo. Jest kino, to ma być widowiskowe. No policjanci to, musieli dojść do nich. Tak, znaczy, wiesz, wiadomo, no przecież jakby oni tam rzucili jednym granatem, czy po prostu zrobiliby normalny ostrzał, żeby ich trafić, to by ich wszystkich powybijali w kilka minut, jak nie szybciej. Ale to miało być widowisko, no ale musisz mi przyznać rację, że ta scena, jak oni stanęli naprzeciwko siebie, zaczęli na siebie ruszać i wkroczył tak. Batman i ich zainspirował i jak ruszyli, jak się ta wojna zaczęła, no to przecież to było coś świetnego patrzeć na tylu statystów na jednym, w jednej scenie, w takiej walce. No, tak to było niczym scena z filmu Władcy Pierścienia, kiedy te armie stanęły naprzeciwko siebie i tych dwóch hobbitów wyskoczyło na pierwszy szereg. Każdy się bał, ale tych dwóch hobbitów stanęło, krzyknęło: zamarnie! Dobra, to był może inny film, ale biegli i później tak zainspirowali te armię tych ludzi, elfów, krasnoludów, że oni nawet wyprzedzili tych hobbitów, że ci te hobbity, chociaż pierwsze powiedziały do boju, to zostali wyprzedzeni i dobiegli. To miało być widowisko, nierealistyczne pokazanie walki, bo ona by się przecież skończyła w kilka sekund i co byśmy z tego mieli? Po co było zatrudniać tych statystów? No dobra, okej. Oni uwolnili więźniów... Z Blackgate. Tak, ponieważ tych więźniów, tych mafiozów, przestępczość zorganizowaną zamknęli. Tak, na podstawie tej ustawy o Harvey'a Denta. Tak, gdzie był Joker? Przecież on przeżył. Tak, przeżył. No cóż, to czemu w ogóle wątek Jokera nie jest poruszany w filmie, to powszechnie wiadomo. Znaczy, nie jest to tajemnica, gdyż Nolan przyznał, że po prostu nie chce powracać do tej postaci ze względu na śmierć aktora. Po prostu dla niego samego byłoby to po prostu złe uczucie. Po prostu nie chciał do tego wracać. No i trzeba mu... trzeba go zrozumieć w tej kwestii. Natomiast wątek Jokera poruszony jest w adaptacji książkowej tego filmu, gdzie twórca tej książki postanowił sobie coś tam dopisać. No, nie podał niczego wprost, podał tylko domysły, podał, że właśnie wszyscy więźniowie z Arkham Asylum zostali przeniesieni do Blackgate. Ponoć właśnie poza jednym Jokerem, ale nie wiadomo, czy on już przypadkiem już nie uciekł stamtąd, czy nie, nikt tego nie wie. Dobra. Ale jeśli można jeszcze na sekundę, to jasne. Ja bym powiedział tak, jeśli świat Nolana jest tym naszym światem w jego filmach, to Jokera prędzej czy później ktoś by w tym więzieniu zabił po prostu po to, żeby się go pozbyć za to, co zrobił i chciał zrobić. No, nie oszukujmy się. Co się stało ze Scarecrowem? No cóż, w pierwszej części został... nie został właśnie schwytany, bo niestety miał wielkie wejście. To była niesamowita scena jego na tym koniu wszedł i w ogóle, ale został pokonany w tak żałosny sposób. To było tak żałosne, że aż nawet śmieszne, jak on wtedy z tym krzykiem zaczął uciekać z tym konikiem. No i Na tym koniku. Na tym koniku.
No i zniknął. Pojawia się w Mrocznym Rycerzu po roku niecałym jako jeden z tych dealerów narkotyków. Oczywiście, gdzie jego narkotykiem jest jego gaz strachu. Wtedy jest złapany. No i prawdopodobnie trafia tam do Arkham. No a w Mroczny Rycerz powstaje. Gdy więźniowie zostają uwolnieni, on też. No i pojawia się w scenie sądu. On jest sędzią w tym sądzie założonym przez Bane'a. No i skazuje albo na śmierć, lub na wygnanie. Tak, zabawna scena. Tak. Nie pójdziemy na śmierć. Nie pójdziemy na wygnanie, wolimy śmierć. Okej, śmierć poprzez wygnanie. No, najczęstszy cytat spotykany teraz we wszystkich możliwych filmikach na YouTubie z Batmanem, z tym filmem. Najbardziej procowany komentarz. Death by the Exile. Gordon. Nasz... Na początku filmu on miał przeczytać tekst o Harvey'u Dencie. Tak, chciał wyznać całą prawdę, ale w ogóle Gordon w tym filmie jest po prostu niesamowity. To jak pokazali starego, zmęczonego życiem człowieka, który ma już po prostu dość życiu w tym kłamstwie. Ale jednak, znów coś go powstrzymuje przed tym, aby jednak nie wyjawić znów tej prawdy. No ale Bane znalazł jakoś ten... No bo on... Powiedziane? No tak, no przecież było pokazane, jak on chowa do swojego płaszczu. No. Potem oni idą na tą akcję, żeby tego kongresmena ratować. Wtedy Gordon zostaje przechwycony przez Bane'a i jak go przeszukują, to tam znajdują tą mowę i on tą... Aha, rzeczywiście, tak. Było. Rzeczywiście. Dobra. No dużo się w tym filmie działo, więc mogłeś zapomnieć albo raz przeoczyć. Tylko widziałem. A ty? Ja widziałem 4, ale już za pierwszym razem to zauważyłem i pamiętałem. Dobra, 4 razy. Premiera była kiedy? 27. Dzisiaj jest który? 7. 7. Wow. Okej. Okay. No wiesz, tak się dzieje. Druga część. Doczepię się. Joker. Joker pokazane, że Joker ma jeden gigantyczny, genialny plan. On tu jest psychopatą. Innym niż go znamy do tej pory z komiksów albo z filmu czy z seriali. Po prostu jest adaptacją przystosowaną do światu Nolana. Do tak, świata Nolana. Rewelacyjny plan od początku do końca, na ostatni guzik zapięty. Poza dwoma momentami. Pierwszy już jest w pierwszej scenie tego filmu, kiedy to celuje do niego. My jeszcze nie wiemy, że Joker wtedy, ponieważ oni mają maskę tych klaunów, i mówi, że pewnie ty miałeś mnie zabić. Nie, ja miałem zabić kierowcę autobusu. Jakiego autobusu? Scena fajna, aczkolwiek troszeczkę mało realna, że akurat... Jak on przewidział, że ten stanie w tym miejscu, że ten się wbije na tyle głęboko w ścianę tego banku, że zabije tego... Znaczy, nie wiem, czy pamiętasz, ale on jak właśnie mówi, że ma zabić kierowcę autobusu, tak, to on się patrzy tak odsuwa. Na zegarek. Patrzy, więc być może chciał w jakiś sposób go zmusić, żeby stanął w odpowiednim miejscu, ale to i tak... Tak czy siak, na przykład chociaż mówi, no jak... Skąd miał pewność, że on się tak wbije tym autobusem, że uda mu się go akurat trafić śmiertelnie, że tak powiem. Nie, no spoko, scena jest fenomenalna. Fajna, ale no takie no... Dalej, kolejny punkt planu, który miał wady. Poszedł się spotkać z Two-Face'em już. Tak. Znaczy to widzisz... W szpitalu. Tak, mówisz o scenie, gdy daje mu monetę i wybór albo go zabić, albo nie. Znaczy, żeby zabić Jokera. Tak, w sensie Jokera, tak. Tak jest. To jest, myślę, że ryzyko, które musiał podjąć mimo wszystko, żeby jakoś go nakłonić. Zresztą to, co Jokerowi chodziło tak naprawdę od samego, że od tego pewnego momentu w filmie, to chciał po prostu wypuścić Harvey'a Denta, ale tego prawdziwego, tego szaleńca, Two-Face'a. Więc nawet jeśli by go zabił, to Two-Face i tak by zrealizował to, co zrealizował de facto w filmie. I Joker by mimo wszystko wygrał, no o ile tylko, że Two-Face zginie, więc jednak nie wygrał, no i Batman bierze na siebie śmierć tych wszystkich jego ludzi. No, ale jest jeszcze jeden minus planu Jokera, bo... Dajesz. Ta kontrowersyjna scena z barkami, tak? Mhm. Mógł je po prostu od razu wysadzić. Nie, on chciał coś niby udowodnić. Tak, udowodnić, tylko no przecież on był... Słuchaj, atakuj, jesteś w budynku, gdzie nie dość, że oddział SWAT już po ciebie idzie, jeszcze na to tak Batman, no to co, nadal czekasz po prostu? Chciał coś udowodnić, no ale... Tak, mógł podrobić, że niby ktoś przycisnął, mógł tak zrobić, to by był jeszcze większy kawał.
No właśnie, czy on rzeczywiście jest kawalarzem? Bo Jokera kojarzymy, że on jest klaunem. No, czy on rzeczywiście... Jest ten czarny humor. Tak, czarny jest, humor. Robi kawały, ale w troszeczkę inny sposób. Na przykład... Magiczny sposób, jak zniknąć ołówek. Na przykład. Albo... To jest fajne. Jak detonował szpital. Dwie fajne sceny. I jeszcze moment z... Z tirem. Nie, jak on strzelał do tego konwoju. Tak. Zaraz to kolejnymi pistoletami, aż wyjął bazukę, nie? Tak, ale wiesz co, jeszcze jest ten... Zabójczy żart, że tak to określę, jak podał na odwrót lokalizację Gordonowi, Batmanowi na temat Denta i Rachel. Tak, 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 tak. Denta wskazał Batmanowi, a Rachel wskazał Gordonowi. Zamienił to tak, zamienił to specjalnie, żeby właśnie ich nabrać. Nie, nie, on po prostu no, dał Batmanowi wybór, wiedząc... Tak, dał wybór, ale podmienił tę lokalizację w ten sposób, bo on wiedział, że on będzie chciał jechać po Rachel, a on mu specjalnie tak go nakierował, żeby pojechał do Denta. Nie wiem, czy zauważyłeś, znaczy na pewno zauważyłeś, ale ja to wykminiłem dopiero jak trzeci raz oglądałem ten film, jak on ucieka z tego komisariatu. Tak. On tam miał plan, żeby tego, jak miał ten Chińczyk? Lau. Lau. Co on Lau? Lau po prostu się tak nazywał w tym filmie, tak go nazywali. Aha. Nie wiem, jak ten aktor się nazywał, nie pytaj. Lau. Jakiś nie, nie, że Lau, ale co on? Lau. Aha, Lau. Co Lau? Nie wiem. W każdym razie, jak on, Gordon się orientuje, że oni, on to był plan, że on wiedział, że dostanie się do komisariatu, jest scena, jak on jedzie radiowozem i jak niczym pies głowę wystawia. I dopiero za trzecim razem skumałem, że on, wiesz, potrzebuje tego orzeźwienia. Bo wcześniej na tym komisariacie porządnie obili mu mordę. Zdecydowanie. I po prostu... Znaczy ta scena też właśnie, to też się odnosi właśnie do tego, jak oni go określili, psa goniącego za samochodem, który nie wie, co zrobi, jak go dogoni. Tak, to właśnie był ten pies, co z okna wystaje i macha twarzą i się poczepuje. A propos Lau, co się z nim dzieje w dwójce? No, wcześniej o tym rozmawialiśmy, właśnie wspomniałeś, że nie dojrzałeś tego, a w filmie jest pokazana scena palenia pieniędzy przez Jokera. On jest na tym stosie pieniędzy, on tam miał wrzeszczeć z bólu, bo on się tam spalał, on tam ginął, ale z powodów ratingowych nie mogli tego zrobić, gdyż no, wtedy by go podwyższyło. Ale w scenariuszu jest wspomniane, że on tam wije i krzyczy z bólu. No, w ogóle kilka rzeczy jest zmienionych względem scenariusza, bo na przykład starcie Jokera i Batmana podczas przesłuchania miało być brutalniejsze. Joker miał być cały we krwi, miał pluć zębami i w ogóle. No, ale zrezygnowano z tego. Mhm. Dobra, przejdźmy do trzeciej części. Robin. Robin. Bardzo fajny nowy pomysł na Robina. Podobał mi się, bo tutaj ciężko posądzić Batmana, czyli Bruce'a Wayne'a o pedofilię. No nie ukrywajmy, otaczał się zawsze małymi chłopcami. I jeszcze w domu ze starszym mężczyzną. Tak. I chociaż był milionerem Playboyem. Tak. No i dużo pytań można byłoby zadać twórcom, znaczy, tej postaci. Wiesz, to jest, wiesz, znów jest nadinterpretacja. Oni nie myśleli, że w ten sposób będą o tym myśleć, w związku z czym później wydawca wymusił, żeby w końcu pojawiły się kobiece postaci jak Batgirl albo Batwoman. No w każdym razie spoko. Bardzo fajnie wymyślili postać Robina. Tak, znaczy jak pierwszy raz oglądałem film i tak usłyszałem to, jak on zaczął opowiadać tą historię, że też jest sierotą. Jeszcze nic, tak, nic nie, wtedy jeszcze mnie osobiście nic tak nie zatrybiło, ale jak potem była pokazana scena, jak oni pod koniec mniej więcej przed rozpoczęciem tej wojny, jak oni walczą z tymi najemnikami razem, to tak mówię, o, coś takim razem dobrze idzie, nie? Ale wiekowo on będzie Batwingiem raczej. Wiekowo. Nightwingiem. 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 Tak, on jest starszy, wiesz, to nie jest powiedziane, że on miał na nazwisko Robin, podejrzewam, że on by mógł nawet mieć Grayson tak naprawdę na imię, czy tam Dick Grayson, na jego te panieńskie nazwisko, tylko że wtedy by sporo widzów nie skojarzyłoby po prostu, bo nie wiedzą, że... Taki ogół może nie wiedzieć, że Robin to Dick Grayson, ale jakby się powiedziało Robin, to wtedy skojarzą sobie, a pomocnik Batmana, tak? I no cóż, John Blake staje się potencjalnym następcą Batmana, tak? Bo dostaje kierunek na jaskinie. Symbol
świetny, jest naprawiony na dachu komisariatu, jest pokazany. Więc Blake dostaje szansę. Możesz przejąć po mnie zadanie. Widzę w tobie swojego następcę, tak? Bo on widział jego to, że się domyślił, że znaczy to było ogółem było naciągane, że on się domyślił już tak z powodu miny, że on jest Batmanem, ale no widział w nim potencjał. Tak, mi się też, że on wiedział, że ty jesteś Batmanem. Bo, tak bo zakładasz sztuczne miny jak maskę, tak. No to naciągane. Okej, okay, jedynka i trójka. Alfred w jedynce powiedział, że nigdy nie opuści Bruce'a Wayne'a, po czym to zrobił w trójce. Tak, cóż, on go chciał wspierać przez cały czas. Tylko, że w trójce wyraźnie miał już dość. On chciał go przekonać do działania, ale nie jako Batman, tylko jako Bruce Wayne, żeby finansować, pomagać policji, żeby pomagać miastu, żeby się zainteresować nim. Tam mamy w filmie powiedziane, że on przez jakiś czas już potem wszystko olał i nawet nie wiedział, że te sierocińce nie są już wspierane. On chciał takiej działalności Wayne'a, a nie gdzie znów idzie na złamanie karku, może nie wrócić żywy, że to jest... Bo on się o niego troszczył, mu zależało na nim. To była jedyna żyjąca osoba z Wayne'ów, której on nie chciał pochować, tak? No i to zrobił. A w jedynce jeszcze był motyw, finałowa walka z Ra's al Ghulem na tym całej kolejce, co było zrewolucjonizowaniem komunikacji w Gotham City. Dzieło ojca Bruce'a Wayne'a. Tak jest. Całkowicie pominięte w drugiej, trzeciej części. No to wygląda. Coś bardzo charakterystycznego dla tego miasta. Rewolucjonizuje komunikację miejską, co jest o tym mowa. Wszystko przez Wayne Tower przechodzi, główna stacja. Nie ma o tym ani słowa. Bardzo mi przykro z tego powodu. Okej, okay. Fox. W drugiej części, jak on użył tych telefonów komórkowych, żeby zrobić skana. I tak. Poszukać. On mu obiecał, że jeśli on to mu pomoże, to mu pomoże ostatni raz. Tak, tylko on powiedział, że jak długo ta maszyna... Tak, którą on skonstruował, tak jest długo, tak on nie będzie u niego pracować. Czyli on tą maszynę wek. Tak, bo on na końcu mu powiedział, że jak skończysz, wpisz swoje nazwisko. Wpisał swoje nazwisko, maszyna autodestrukcja, tak? Zniszczyło, dokonało się zniszczenie tej maszyny. W związku z tym, skoro tej maszyny już tam nie ma, to Fox może dalej z... Dobra. Może dalej pracować. Trzecia część. Filozofia wyjścia ze studni. Odrodzenie. Tak? Chodzi ci o moment, jak Wayne wychodzi tak w końcu. Jest. To była niesamowita scena. To jest jedna z czterech bodajże scen dla mnie, gdzie za każdym seansem robiła na mnie tak samo wielkie wrażenie, gdzie po prostu ciarki przychodziły. To było coś niesamowitego. Przy tej muzyce, przy tym chórku, który tam go wspierał, ten moment, szczególnie moment, jak on tam się wspinał i jak te nietoperze wyleciały, to już jest tak mocne zakorzenienie się do tego pierwszego filmu z tym motywem nietoperzy w studni, gdzie on wtedy spadł, a teraz razem z nimi wzrasta do góry, wychodzi. Nocny rycerz, nie lubię tego polskiego wyrażenia, powstaje, no bo słówko rise po prostu tutaj ma lepszy wydźwięk, on ma więcej znaczenia takiego. Po prostu wtedy, między innymi wtedy, The Dark Knight Rises, bo nie wiem, czy zauważyłeś, każdy z tych filmów ich tytuł pojawia się na końcu. Pojawia się na końcu, bo odnosi się do tego, co się dzieje w tych filmach pod koniec i generalnie podsumowuje, tak? Batman początek, no ostatnia scena to jak Gordon już zawięża tą przyjaźń, że tak powiem, z Batmanem, pojawia się sygnał. Batman zaczyna, tak? Już jest. Pod koniec staje się Mrocznym Rycerzem, bo tak jest, bo bierze te śmierci Denta na siebie i tak go Gordon nazywa. No cóż, tytuł ostatniej części, no, motyw powstawania tego Rise jest tam w wielu formach pokazywany. Przy Bane'ie, przy Batmanie. Ale ja to interpretuję też między innymi tak, że The Dark Knight Rises, że Mroczny Rycerz powstaje, ale nie, bo chodzi oczywiście o symbol, tak? Nie o symbol i teraz powstaje Mroczny Rycerz, ale z kimś innym pod maską. Czyli tym Blake'iem, a już nie mówiąc o tym, że ostatnia scena to jest jak Blake podnosi się na tej platformie, czyli he rises, tak? The Dark Knight Rises, no ja to tak rozumiem. Powiedziałeś, że to jest jedna z czterech najlepszych scen, czyli mam rozumieć, że trzy inne sceny to są momenty, kiedy Catwoman się wypina w swoim skórzanym stroju? Ja bym tak ocenił. Dobra, w sumie to pięć scen.
Dobra, bo już w sumie długo rozmawiamy. Myślę, że już jest późno po prostu. I czy jeszcze jakieś podsumowanie, czy chciałbyś coś powiedzieć od siebie na temat tej trylogii, na temat trójeczki? Bo musimy poinformować, że na kanale na YouTubie Bad Cave mamy jest. Półtora godzinną rozmowę, tak? Tak jest, więc my nie chcemy tego powtórzyć. Nie, to może ja powiem coś, czego tam nie powiedziałem. Teraz tym bardziej to zauważyłem, co przy okazji mnie też zainspirowało do napisania też z redaktorem Wolandem. Artykuł 25 prawd objawionych przez widzów The Dark Knight Rises. Jest taki cykl artykułów 50 praw objawionych przez jakiś tam film na KMF-ie i właśnie też sparodiowaliśmy ten tytuł za pozwoleniem tamtejszego redaktora naczelnego, bo dużo ludzi strasznie dużo miało swoich oczekiwań wobec tego trzeciego filmu, ich własnych oczekiwań, powymyślali sobie, co oni chcą zobaczyć w tym filmie. Jak zobaczyli, że Nolan nie zrobił tak, jak oni chcieli, to mieli do niego teraz, mają teraz do niego pretensje, a Nolan po prostu konsekwentnie wszystko robi po swojemu, tak jak powinno być. Reżyser się trzyma tej swojej wizji, jaką założył i ją realizuje. No, jeśli ktoś sobie wyobrażał coś innego, no to no przecież nie wszedł mu do głowy tego reżysera, no i nie nakaże mu zrobić coś, jak on chce akurat, żeby było zrobione. No na przykład też w związku z tym ludzie się czepiali, czemu nie ma Jokera na przykład, nie? Czemu nie ma Pingwina? Czemu? A, to już w ogóle. No jak? Nie będę mówił o Klerze. No po prostu odbiór tego filmu przez niektórych widzów jest po prostu, no, straszny. No, pokazuje, że albo widz nie rozumie tego, co ogląda, albo no, ocenia na podstawie jakichś swoich wyimaginowanych założeń. No. Trudno, no. Reżyser ma swoją wizję i realizuje ją i się powinno oceniać to, jak on coś zrobił, a nie to, jak czegoś, nie wiem, nie zrobił po tym, jak oni chcieli zobaczyć. Czyli tymi pięknymi słowami kończymy dodatek do audycji Prosto z kadru numer 240. Żegna się z wami ponownie Wojciech Nelec oraz Filip Bąk. Tak jest, do usłyszenia następnym razem. Hej, hej. Na razie. Bada boom, bing, boom, 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 bada boom, bing, bo